Republiki Polskiej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, w podziale obecnym. Po rozpoznaniu sprawy w prokurorze Krzysztofa obwiniony był o to, że w dniu 1 lipca 2017 roku o godzinie 18.45 w Płocie kierując pojazdem marki Ursus C330 poruszył się po drodze publicznej pojazdem niedopuszczonym do ruchu, brak tablicy rejestracyjnej, bez włączonych świateł mijania oraz przewoził osobę niezgodnie z przepisami. To jest oczyn z artykułu 94 paragraf 2 KW, artykuł 88 KW, artykuł 97 KW. W związku z artykułem 71 ust. 2, 51 ust. 2 i 63 ust. 1 ustawy prawa ruchu drogowego. Orzecha obwinionego Grzegorza Krzysztofa uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy czym z jego opisu eliminuje kierowanie pojazdem bez włączonych świateł mijania i za to z mocy artykułu 94 paragraf 2 KW, 97 KW, w związku z artykułem 71 ust. 2 i 63 ust. 1 ustawy prawa o ruchu drogowym wskazuje go, wymierzając na podstawie artykułu 94 paragraf 1 KW w związku z 94 paragraf 2 KW, w związku z artykułem 9 paragraf 1 KW, karę grzywny wymierza 300 zł. Na podstawie artykułu 119 paragraf 1 KW zasądza do obwinionego na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowane wydatki postępowania w kwocie 100 zł i opłatę w kwocie 30 zł. Sąd uznał, iż zgromadzony materiał dowodowy dał wystarczające podstawy do przypisania obwinionemu popełnienia zarzucanego mu czynu z wyłączaniem kierowania pojazdem bez włączonych świateł mijania, dołączone do sprawy nagrania, a także wyjaśnienia obwinionego i zeznania osoby, która poruszała się z nim przedmiotowym pojazdem, nie potwierdziły tej okoliczności. Przede wszystkim natomiast kluczowe było tutaj nagranie dostarczone sądowi, na podstawie którego nie sposób przypisać obwinionemu również kierowanie pojazdem bez włączonych świateł mijania. Zdaniem sądu na nagraniu tym widoczne jest, że te światła są włączone. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe zarzuty, ten materiał, który został sądowi dostarczony, w tym także wyjaśnienia obwinionego potwierdziły, iż pojazd, którym poruszał się, nie miał tablicy rejestracyjnej, a także osoba, która była przewożona tymże pojazdem, była przewożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ulega wątpliwości, iż ta przyczepka, w której znajdowała się przewożona osoba, nie spełniła wymogów określonych w prawie o ruchu drogowym. Biorąc to wszystko pod uwagę, sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu przy wyeliminowaniu z jego opisu kierowania pojazdem bez włącznych świateł mijania. Sąd uznał, iż kara grzywny w wysokości 300 zł będzie wystarczającą reakcją na popełnione wykroczenie, jest wspomniana do stopnia społecznej szkodliwości czynu, a także do zawinienia obwinionego. Jednocześnie sąd nie znalazł podstaw do zwolnienia obwinionego od zryczałtowanych wydatków postępowania i dopłaty. Obwiniony został nimi obciążony. Informuję, że wyrok jest nieprawomocny.